Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj rozpakujemy sobie najnowsze słuchawki firmy COS. Jest to model SP540, dynamiczne słuchawki klasy premium, które w Polsce dystrybuuje firma Hama. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy nasze rozpakowanie. Warto dodać, iż ta seria słuchawek COS kierowana będzie do najbardziej wymagających słuchaczy, ponieważ są to już słuchawki i z najwyższej jakości materiałów i wyposażone też w najlepsze możliwe przetworniki. Cena takich słuchawek będzie oscylować w okolicy 700 zł, tak więc nie mało, natomiast płacimy tutaj, tak jak mówiłem, za jakość dźwięku, jakość wykonania. Zresztą osoby, które znają firmę COS, która na rynku jest już od lat 50. XX wieku, wiedzą, czego się spodziewać po sprzęcie tej firmy. A tymczasem na samym opakowaniu widzimy logo COS-a i nazwę słuchawek i też same słuchawki. Są to pełnowymiarowe słuchawki wokouszne. Na bocznej ściance mamy informacje o zastosowanych przetwornikach, które reprodukują nam tutaj bardzo wierny dźwięk. Specyfikacje: pasmo przenoszenia od 10 Hz do 25 kHz, impedancja 35 Ohm, czyli jak najbardziej słuchawki też do użytku mobilnego. SPL tutaj mamy na poziomie 99 dB, kabel o długości 1,4 m, zakończony wtykiem mini jack 3,5 mm. I zawartość opakowania: słuchawki, odłączany kabel oraz etui. Po drugiej stronie mamy troszeczkę historii, czyli jak to się wszystko zaczęło, 58 rok, pierwsze słuchawki Johna C. COS-a. I taki motyw przewodni: usłyszeć to uwierzyć. No i z tyłu mamy troszeczkę obrazków, słuchawki pokazane w akcji i kilka takich zalet. Jak widzicie, muszla ma kształt litery D, dzięki czemu jest to kształt zbliżony do kształtu naszych uszu, a ma to pomóc we wpasowaniu się uszu do tych nauszników. Odłączany kabel, jest to i wygodne, i praktyczne. Gdyby nam taki kabel czasami się zniszczył, możemy zastąpić go dowolnym innym kablem i cieszyć się dalej muzyką. Ponownie o kształcie litery D oraz też widzimy bardzo dobrze wykonane nauszniki. Wytrzymała konstrukcja z elementami aluminiowymi oczywiście, czyli słuchawki i lekkie, i wytrzymałe. To by było na tyle, moi drodzy, z podstaw, z kartonika, a teraz pora już sobie te słuchawki zobaczyć. W środku mamy drugi kartonik, otwieramy dalej. Widzimy bardzo ładne etui, takie sztywne, twarde, dlatego bardzo dobrze zabezpieczające te słuchawki. Przyda się oczywiście też w podróży, żeby je sobie bezpiecznie przewieźć. Otwieramy. Widać w etui taką kieszonkę na akcesoria. Tutaj mamy drugą kieszonkę zapewne z kabelkiem. Dokładnie zobaczcie, mamy kabel, pozłacane mini jacki. Kabel, co prawda, taki zwyczajny w normalnym oplocie, ale w zupełności wystarczający. I moi drodzy, same słuchawki COS SP540. Powiem Wam, że wziąłem je do ręki i praktycznie prawie ich nie poczułem. W tej chwili nie będę ich jeszcze ważyć, ale mógłbym przysiąc, że ważą poniżej 200 gram. Jeśli tak faktycznie się okaże, to będzie to bardzo, bardzo dobra waga. No i pokrótce je sobie obejrzymy teraz. Pałąk górny mamy gumowany, przy okazji jest dość elastyczny. Od spodu jest mięciutki materiał, troszeczkę wypełnienia. Następnie mamy takie metalowe ozdobniki. Zobaczcie, bardzo solidne prowadnice z aluminium, które chodzą bardzo fajnie, ponieważ nie trzeba ani dużej siły, ani też nie chodzą za luźno. Można bardzo precyzyjnie je sobie wyregulować. Zobaczcie, wtedy są naprawdę duże. Tutaj znów mamy taki gumowany materiał. Ma to oczywiście zapewnić większą wytrzymałość całej konstrukcji. Same nauszniki, jak widzicie, odginają się tak i też bez problemu możemy je sobie w tą stronę odgiąć. Na zewnętrznej części mamy wejście na kabel oraz tutaj wykonane z aluminium takie wstawki z logo COS. Naprawdę bardzo ładnie, bardzo dobrze to wygląda. Sam design słuchawek
jest taki prosty, a jednocześnie elegancki. No i najważniejsza rzecz, moim zdaniem, jeśli chodzi o wygodę słuchawek, czyli same nauszniki. Tak jak widzimy, przestrzenie są duże, faktycznie jest to w kształcie litery D, tak więc spokojnie zakryje nam całe uszy. Gąbeczki mamy dużo. Też jak widzicie, ta gąbka jest tak specyficznie tutaj ukształtowana. W jednych miejscach mamy jej troszeczkę więcej, w drugich troszeczkę mniej. I myślę, że to jest specjalnie zrobiony zabieg, tak aby jeszcze lepiej dopasowało się to do naszej głowy. Dało nam także pasywną redukcję, izolację dźwięków z otoczenia, tak żebyśmy mogli spokojnie zatracić się w muzyce. No i zobaczmy sobie to wypełnienie. Jest go naprawdę sporo, a same gąbeczki są bardzo miękkie. Jak widzicie, bardzo fajnie powracają też do swojego oryginalnego kształtu. Przy okazji skóra, którą jest to obite, jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku, czyli po prostu najwyższej jakości. A więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka, pierwsze wrażenia z rozpakowania słuchawek COS SP540. No cóż, moje wrażenia są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Teraz nie mogę się doczekać, aż te słuchawki sobie podłączę i posłucham muzyki. Jeśli będą grały tak doskonale, jak wyglądają, jak są wykonane, to będzie po prostu sprzęt Was swojej ceny, sprzęt z najwyższej półki. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!